No, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku mojego vloga. Co ja tu dzisiaj mam zamiar zrobić? O. No dzisiaj tak, tutaj mam takie chaszcze. O. Tu. Mam tu ścięte drzewo. No nie drzewo, tylko to są gałęzie ścięte tak naprawdę. No już były ścięte zimą. Nie teraz, bo teraz wiadomo, ptaki gniazdują. No, wezmę się za uprzątanie tego, czyli cięcie. To dzisiaj jest taki plan. Czy skończę? Wątpię, żebym to dzisiaj skończył, no bo mam jeszcze inne zajęcia. Ale coś tam zrobię. Także do roboty. Tak, no trochę już pociąłem. Zaraz wam pokażę od tej strony tym razem. Wejdę. No trochę tu już tego pociąłem. No. Bo jeszcze mam sporo. Tu jeszcze jest taka gałąź. Tu. Tam jeszcze są te najgrubsze. No ale teraz najpierw sobie to stąd wyrzucę. Co już jest pocięte, no bo nie ma za bardzo mam tu jak chodzić. Mogę się tylko jeszcze wyczasnąć. Więc sobie teraz to tu trochę uprzątnę, wyrzucę to tam. Bo tam później przyjadę sobie z rębakiem i te wszystkie takie cieńsze gałązki tu pozbieram, co się da i sobie wyzrębkuję. No a później co? Później będę ciął resztę tutaj. Także powolutku. Tu mam bez taki ładny. No to jest taki pojedynczy, ale jest za to ogromny. O. Je, nawet stąd to nie będzie widać. Musiałem wam to pokazać z daleka, bo tak z bliska to nie zobaczycie, jaki on jest wielki. Nie wiem, czy stąd już złapię. Patrzcie, to jest stodoła dwupiętrowa. To znaczy, no ma parter i piętro duże, no to jest duża stodoła, naprawdę ogromna taka, jak to kiedyś były stodoły, porządne, duże, murowane. O, patrzcie, jakie to jest wielkie. Tu i tu jeszcze jest, się ciągnie, tam się chowa za tym czarnym bzem, co tu rośnie. No i on tak wybiegł do góry, ten bez. I nie ma go jak przycinać, no i tak się coraz bardziej pokłada. A jak bez się za mocno obetnie, to on nie będzie kwitnąć. No i teraz tak, dobra, to bez bzem, a tutaj sprawa drzewa i w ogóle tego miejsca. No to ja tutaj to wszystko chcę wykarczować, zrobić tutaj po prostu miejsce, no bo mamy za mało miejsca na ogród, a bezczarny mamy jeszcze w innych miejscach. Zostanie tylko tam ta leszczyna, która jest, ale też będzie tylko na jeden, na drzewko poprowadzona, na jedno. A reszta tu będzie wycięta i w tym miejscu będzie postawiony duży tunel foliowy. Znaczy duży, no. Nie wiem, ile tu wejdzie. 7, 8 metrów. Myślę, że na 3 taki zrobię.
No, tak zależy, jak mi to będzie pasować. No, ale o tunelu to innym razem. W każdym razie, no tu będzie tunel. Z tym, że no, to tutaj będę sobie uprzątał w tym roku. I jak już uprzątnę, to wtedy będę stawiał tunel. Zanim postawię, to no taką mam cichą nadzieję, że na przyszły rok już będzie do użytku. Ale czy to się uda, no to zobaczymy. No dobra, gadanie, gadanie. A tu czas wziąć się do pracy. Także teraz będę wyrzucał to drewno stamtąd.
No i skończone. To znaczy skończone. Pociąłem wszystko, co tutaj było. To znaczy porozdrabniałem rozdrabniaczem te drobne gałęzie wszystkie, które tu były i które stamtąd wywlekłem. No i pociąłem całe te drzewa, które tam miałem z tyłu, które wam pokazywałem. Może pójdę od drugiej strony wam pokazać. Nie wiem, stąd też widać, ale tam będzie lepiej. Także no zostało mi tutaj oczywiście wszystko do cięcia takie. Pełno mam takich gałęzi jeszcze do cięcia, ale głównie chodziło mi o to, żeby tamto pociąć. Zaraz wam pokażę. No to, co pokazywałem tam. Te ścięte gałęzie od klonu jesionolistnego. O. No i teraz już jest wszystko tu pocięte, wyczyszczone. No teraz tu będę te chaszcze czyścił całe. Najpierw muszę jeszcze wyzrębkować całą tą górę. Ona jest taka gdzieś 1,60 m ma wysokości. Także to muszę wyzrębkować. Później tu całe posprzątać. Te czarne bzy tu będą powycinane. Będzie też tutaj część tej leszczyny, która tutaj jest. O. To tylko zostawię tu jeden pień, który się rozgałęzia na dwa, a resztę wytnę. I tutaj będę stawiał tunel, tak jak mówiłem. No ale to jeszcze potrwa, bo najpierw muszę wyzrębkować to, no a to już nie będzie w tym filmiku, no bo to bym kręcił ten filmik miesiąc, bo to są takie drobne gałązki, że to potrwa, zanim ja to wyzrębkuję. Także no ciekawe, co mnie tam w środku spotka, bo to już dosyć długo tu leży. Znaczy tak dokładam. No i tam na pewno coś pod spodem mieszka. Także ciekaw jestem sam co. Może jeże. Szkoda by było je przepłoszyć, no bo jeże są w ogródku potrzebne, wiadomo. Do czego? No, jeże są naszymi sprzymierzeńcami, jeżeli chodzi o szkodniki, takie jak myszy, jakieś tam pędraki łapią, turkucie, no takie rzeczy wyjadają. Takie rzeczy, takie zwierzęta wyjadają. Bo wbrew pozorom, jak to na większości obrazków widać, jeż nie jest roślinożerny, nie, pomimo, że nosi jabłko na grzbiecie na obrazkach. Nie, jeż jest drapieżnikiem. Także no tak, no to tyle, nie, jeżeli chodzi o to pocięcie tego, tych gałęzi grubych, które tam miałem ścięte zimą. No i tak, następna czynność to trzeba pociąć to już piłą, bo to takie grubsze do rębaka się nie nadają. Szkoda właściwie takich do rębaka, więc po prostu je potnę i będą na opał. Takie dłuższe, prostsze to sobie zostawiam jako słupki do grządek i do płotków będą. No to by można siekierką raz, dwa, ale... Misja
cięcia tego drzewna tutaj, żeby sobie zrobić miejsce na grządkę generalnie, no bo tutaj będzie na razie grządka, na której będą rosły kabaczki, cukinie. No to to drewno tutaj, wszystkie co pod tą jabłonką było i to co tutaj, no to już mam wszystko pocięte. Teraz tylko jeszcze tutaj pograbię to, pozgrabiam, skoszę trawkę, no bo trawka cenna dla kurek. Dostaną zaraz, tu pokoszę, no i będzie można już przygotowywać no grządkę po prostu. Także to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Tak, no a dla cierpliwych bonus. Ta grządka, którą posprzątałem, gdzie sprzątnąłem drewno przed chwilą, to teraz tutaj urządzę. To znaczy przygotuję ją pod wysadzenie cukinii i kabaczka. I zrobię to w ten sposób, że tutaj będzie wysiana rudbeckia. Będzie sobie rudbeckia tu rosła. A tu nareszcie będą kabaczki i cukinie. Także no muszę tutaj to wygrabić, te patyki jeszcze. I tu jest pełno nasion z klona jesienolistnego. To muszę to wygrabić. A no i co? Pousuwać chwasty, trochę spulchnić. Nawieść trochę kompostu. Albo może nawet kompostu nie będę dawał. Dam tylko w te miejsca, gdzie będzie siane rudbeckia. To zmieszam z ziemią kompost. A tu, gdzie będą sadzone cukinie, to będzie dawany kompost bezpośrednio do dołków. Ta ziemia tu jest dosyć żyzna, bo ona tu była w zeszłym roku nawożona kompostem. Natomiast no, kończy mi się kompost. Już mam właściwie tylko tyle co do pomidorów. No to muszę to poszczędzić.
No dobra, to tyle. Jednak nie będę na razie nawoził tego kompostem pod tą rurbekię. Wysieję ją po prostu tak. Myślę, że sobie spokojnie da radę w tej ziemi. No a cukinie i kabaczki, no to nie dzisiaj, tylko dopiero jak będzie na to czas, to wtedy im dam kompostu. No, także do siania. Dużej wysokości, bo one to raczej no nie za gęsto, tak powinny być co 30 cm. No. No jeszcze jest sporo, to jeszcze tu dosieję. No i tyle. O, ja tego nie będę nawet nic z tym robił. Poleję to teraz, to się samo zagłębi, to takie drobne nasionka są, że wystarczy to. Dobra, wystarczy. No i teraz to już naprawdę koniec z tą grządką na ten moment. Także do następnego razu. Hej.